Zarówno pani, jak i pani brat, Stanisław Barańczak, jesteście literatami. Pani pisze powieści dla młodzieży. Zresztą nie tylko, czytają to również dorośli, bardzo dojrzali czytelnicy. Brat jest znakomitym poetą. Czy w dzieciństwie czytano państwu dużo książek? No oczywiście, przez bardzo, bardzo krótki czas czytano nam książki, ponieważ myśmy się nauczyli alfabetu, mając po 4 latka. Brat jest młodszy ode mnie o rok i ja go alfabetu nauczyłam osobiście. Ma pani wkład w jego poezję? Mam wkład. I myśmy umieli czytać bardzo wcześnie i bardzo wcześnie czytaliśmy sami. Także to czytanie przez rodziców było tylko od święta. W pani książkach wszystkie kobiety są silne, zaradne, dominujące. Mężczyźni raczej wycofani. Dlaczego taki zamysł pisarski przyjęła pani w swoich powieściach? Wie pani, mnie w ogóle interesuje świat kobiet. Mnie się wydaje, że on jest ciekawy i bogaty. Najbardziej podoba mi się to, że jest pozbawiony agresji i rywalizacji i walki. Że kobiety potrafią, pewnie, że są wyjątki naturalnie, ale że kobiety potrafią w taki konstruktywny, praktyczny sposób to życie organizować, jakby wpychać je w pewien taki dobry kierunek. Mamy ogromną rolę do spełnienia w życiu. Jest pani graficzką, więc chciałabym wiedzieć, czy postacie, które pani konstruuje, najpierw powstają w pani wyobraźni, czyli najpierw nadaje się im jakiś wygląd, a potem cechy charakterologiczne, czy odwrotnie? Więc ja je widzę po prostu, widzę. I to faktycznie jest dosyć szczęśliwe sprzężenie tego, że ja mogę jednocześnie je rysować i opisywać, te postacie. Bo oczywiście najpierw je widzę i kiedy wymyślam fabułę, to wiem, jak to wygląda, ale muszę to narysować. Zwykle mam taki proces twórczy, że wydawca wymaga najpierw okładki. No i otóż ja tę okładkę robię i wtedy już wszystko wiem. A pani książki określane są mianem książek dla dziewcząt. Czy ma pani jakieś kontakty z czytelnikami płci męskiej? Tak, jest ich sporo. Ale jeśli chodzi o Erycjadę, to ona jest w gimnazjach, jest lekturą i często chłopcy właśnie piszą, tak, nie chciałem, tak, mi się to nie podobało, a potem zacząłem czytać i wie pani, co to jest ciekawe. Ale jest śmieszna historia, coś w tym musi być, co pani mówi, ponieważ dowiedziałam się pokątnie od krakowskich dominikanów, że mężczyźni, którzy przychodzą się wyspowiadać, niekiedy dostają za pokutę czytanie całej Jerzycjady. A proszę powiedzieć, z którą z postaci Jerzycjady czuje się pani najbardziej zaprzyjaźniona? A ja wszystkie je lubię. Pisze się bez emocji, to jest łamigłówka, to jest coś, co trzeba poskładać. Ja mam sporo części w zapasie i wszystko to sobie równo ustawiam. Nie ma miejsca na emocje. Owszem, czasem wybucham śmiechem. Rzeczywiście, są chwile, kiedy sama się trzęsę ze śmiechu nad tym, co piszę, ale nie ma czegoś takiego, że się przejmuję, czy emocjonalnie angażuję. Ale generalnie wszystkie postacie, jakie udało mi się stworzyć, są mi jakoś bliskie. Autor ma wobec tych ufnych czytelników, oni są ufni, niesłychane zobowiązanie. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz w tym pisaniu, że ja jestem zobowiązana do czegoś i nie mogę zawieść zaufania, które się we mnie pokłada. I ufają mi zarówno czytelnicy, jak i rodzice. Całą serię o rodzinie Borejków i o ich przyjaciołach, znajomych osadziła pani na poznańskich Jerzycach, prawie całą serię. Mhm. Dlaczego to miejsce? Skąd ten wybór? Krótko mówiąc, zostałam nauczona, jak należy pisać w bardzo delikatny, dyskretny sposób. I między innymi powiedziała, pisz o tym, co najlepiej znasz. Pomyślałam, co ja najlepiej znam. Z kolejnymi niemowlętami w wózkach z tabołami. Znam najlepiej Jerzyce. No i rzeczywiście, na tych Jerzycach sama się urodziłam. Mieszkałam bardzo długo i wędrując z ulicy Słowackiego do Parku Sołackiego, mijałam właśnie ulicę Roosevelta z jej wszystkimi pięknymi kamieniczkami i tak sobie je zaludniałam. Idąc ulicą Roosevelta, widzę te kamienice i Bar Delano i wytwórnię Kołder, a na to wszystko nakłada mi się oczywiście wizja moja,
Także Jeżyce są bardzo ciekawym miejscem, żal tylko, że tak zaniedbanym. I tak, czekają jeszcze na swoją chwilę, tak, kiedy będą odnowione. I na przykład kamienicy. Ulica Krasińskiego, ta, która prostopadle biegnie wobec Roosevelta, tam osadziłam akcję przynajmniej kilku książek. Tak, Różowa Willa i Dom z Wieżyczką. I z Wieżyczką i ten żółty, gdzie mieszkała Elka. Pani pierwsza książka powstawała wtedy, kiedy wychowywała Pani swoje pierwsze dziecko. Ja się zajmowałam dziećmi, muszę Pani powiedzieć, że to jest jedna z największych przyjemności w moim życiu, zajmowanie się dziećmi oraz czytanie im książek. I tak jak pierwszy uśmiech dziecka jest czymś, czego nie chcielibyśmy przenigdy stracić, prawda? Nikomu odstąpić obserwacji tego zjawiska, tak też jest z czytaniem książek. I chwila, kiedy dziecko w pewnym wieku, 2-3 lata, na tej granicy zaczyna reagować na tę opowieść, którą mu się przekazuje, czytając książkę, to jest chwila taka sama jak ten uśmiech pierwszy. To jest takie drgnienie duszy, którego też za nic nie mogę odpuścić. Ja muszę to zobaczyć, jak ona reaguje. W tej chwili wnuczkę tak edukuje, czytam jej Beatrix Potter, ona strasznie ją lubi. I ta chwila, kiedy w tych oczach się budzi jakieś takie natchnione zajęcie, jakieś takie zainteresowanie, ona wkracza w inny świat, ona jest w tej chwili w łączności z zupełnie inną rzeczywistością. No to jest coś nieporównanego. Ja dlatego tak strasznie lubię tę Waszą fundację, która ma taką piękną nazwę. Cała Polska czyta dzieciom, to powinno być naprawdę obowiązkowe. Ja nie wiem, czy można taką przyjemność dekretować, ale ja bym zadekretowała. To jest przyjemność dzieciom czytać, naprawdę. To jest cudowna chwila takiego porozumienia ponad wszystkim, takiego porozumienia w innym świecie, w cudownym świecie piękna.